Endometrioza to bardzo poważna, przewlekła i niezwykle bolesna choroba. Polega na tym, że komórki endometrium, które normalnie zlokalizowane są we wnętrzu macicy, lokalizują się gdzie indziej, na innych narządach. Na przykład na jelicie grubym, na otrzewnej, na jajnikach. To choroba, która bardzo utrudnia kobietom życie i niestety diagnozy trwają wiele lat, zajmują nawet 7 do 10 lat. W tym czasie kobiety niezwykle cierpią. Jest jednak szansa, że wrocławianki będą miały łatwiejszy, szybszy, lepszy dostęp i do diagnostyki, i do leczenia, bo rusza właśnie program finansowany z budżetu miasta, który zapewni kobietom długoterminową i kompleksową, co bardzo ważne, opiekę wielu specjalistów. Ból, cierpienie, brak szybkiej i trafnie postawionej diagnozy i chyba najgorsze, brak zrozumienia. Także wśród lekarzy to łączy kobiety cierpiące z powodu endometriozy, a według statystyk ta dolegliwość dotyka co 10. kobietę. Kobiety, które trafiają do ginekologów, dziewczyny, które trafiają do ginekologów, gdy mówią, że mają bardzo silne bóle podczas miesiączki, bardzo często słyszą, że to ma boleć, tak, że to jest normalne, że boli. Dawniej, muszę powiedzieć, że nawet było tak, że niektórzy lekarze nie dowierzali, że endometrioza stanowi w ogóle jakikolwiek problem. Endometrioza to poważna, przewlekła choroba, która towarzyszy kobiecie przez cały okres jej prokreacyjnego życia, czyli przez 30-35 lat. To dla wielu pacjentek trudny do przeżycia dramat. To choroba, która jest chorobą o charakterze odczynu zapalnego. Ten odczyn zapalny ma swoje fazy. W końcowej fazie powoduje zwłóknienia, czyli ta tkanka odczynowa zaczyna włóknieć. Czyli tak samo jak na przykład u niektórych osób powstają blizny wyniosłe, zaciągające, to podobne zjawiska mogą toczyć się w jamie otrzewnowej i powstają rozległe zwłóknienia, które powodują niesłychane anatomiczne zmiany. We Wrocławiu finansowany z budżetu miasta rusza pilotażowy, unikatowy w skali kraju projekt edukacyjny. Endometrioza, choroba kobiet w każdym wieku. Zapewni kobietom długoterminową i specjalistyczną opiekę. Lekarza ginekologa, chirurga, psychologa, endokrynologa, rehabilitanta. To dla kobiet po operacji, ale także dietetyka, specjalisty od leczenia bólu. Najlepiej, jeśli pacjentką, kobietą z podejrzeniem endometriozy bądź już z endometriozą zajmuje się zespół specjalistów, który się po prostu już zna na endometriozie i potrafi z wywiadu, z badań palpacyjnych już przypuszczać, że to może być endometrioza. W związku z tym ten czas od pierwszych symptomów do potwierdzenia choroby na pewno się skróci. To jest też okazja, żeby właśnie rozmawiać i żeby było więcej głośniej, żeby więcej kobiet w ogóle wiedziało, że to może być też to, tak? Że w razie czego mają się też rozejrzeć, poprosić lekarza, żeby sprawdził, czy czasami właśnie nie ma takich zmian endometrialnych. W ramach edukacyjnego projektu powstanie strona internetowa poświęcona wiedzy o endometriozie. Odbędzie się seria wykładów i szkoleń, oczywiście online. Powstanie fanpage prowadzony przez pacjentkę z endometriozą. Specjaliści podkreślają, kobiety powinny mieć świadomość swojej choroby, wiedzę o możliwościach terapeutycznych i następstwach poszczególnych sposobów leczenia. Też rola edukacji, tego, żeby właśnie tłumaczyć też dziewczętom, co się dzieje, co się może dziać. I to, że jak najbardziej im przysługuje też diagnozowanie, czyli i USG, czasami nawet USG nie wystarczy, ale rzeczywiście pochylenie się i zobaczenie, co tak naprawdę się dzieje. Pacjentki zainteresowane uczestnictwem w projekcie mogą kontaktować się mailowo pod adresem endometrioza@4wsk.pl przez cały tydzień. Katarzyna Sudnik, Echo 24.